No nie, w dzisiejszym meczu to cieszy zwycięstwo, bo było nam potrzebne, bo od 2 lat mamy zimę, kończymy w strefie spadkowej, a w tym roku chyba wyjdzie na to, że będziemy nad strefą spadkową i to cieszy. Dzisiejszego dnia najbardziej cieszy zwycięstwo, bo mieliśmy pecha w kilku meczach, to my traciliśmy bramki w końcówce, a dzisiaj nam się udało strzelić tą bramkę w końcówce i wygrać. Może jakaś gra taka super nie była. W drugiej połowie może... Chociaż wydaje mi się, że to my mieliśmy więcej sytuacji w pierwszej połowie. No ale nie graliśmy, nie wiadomo jak. No może zaskoczenie to nie. Nam się lepiej gra z takimi drużynami jak z Krakowią. Wygraliśmy u siebie, z Zawiszą zremisowaliśmy u nich. Z takimi dobrymi drużynami, które grają, chcą grać w piłkę, nam się lepiej gra. Chcemy teraz jechać do nas, grać z Katowicami, wygrać z Katowicami. Później mamy mieć zaległy mecz, spróbować tam wygrać, może zremisować i spokojnie skończyć zimę na 10. miejscu. Kochamy piłkę nożną, ale tylko wtedy, kiedy grają w nią zwycięzcy, bo nasi zwycięzcy, bo zwycięzcom trzeba się urodzić i wydaje mi się, że w grupie Dolkan Ząbki wielu takich zwycięzców było, na pewno numer 19, których pozdrawiamy serdecznie. To po podaniu właśnie numeru 19, czyli Rafała Grzelaka, została strzelona pierwsza bramka, którą Druga bramka, bo pierwszą przecież tata i kapitan oczywiście. Jesteś zaangażowany potwornie. Co jeszcze możemy powiedzieć? No macie piękny stadion, przykro mi, że przegraliście. I pozdrawiamy kibiców Arki Gdynia. Pozdrawiamy, tak. No kibice tutaj bardzo się starali, ale my byliśmy tylko 3 i zobaczcie, niestety tak to działa. Chyba liczy się duch walki, który my miałyśmy, dlatego nasza drużyna wygrała, więc pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy z Gdyni. Pozdrawiamy z Gdyni i oczywiście wracamy do Dolkanu Ząbki, bo tutaj chłopaki już się szykują, właśnie kończą zabiegi w szatni.